Witajcie, witam się dziś z Wami z indiańskiego namiotu. To dlatego, że on najskuteczniej zasłania bałagan z tyłu. Wczoraj rozłożyłyśmy go i tak sobie stoi, zawala nam pół salonu, ale właśnie doszłam do wniosku, że gdzieś mi się przyda. Chciałam Wam pokazać babeczki. Wiecie, że te babeczki to są babeczki z masą krówkową i zrobiła je wczoraj Laura z Dawidem. I są pyszne. Także wow. Chciałam Wam powiedzieć, że dziś jest trzeci dzień Glorii w żłobku. Jest tam już 5 minut. Ja jestem już w domu, ponieważ zdecydowaliśmy się, że wybierzemy żłobek najbliżej domu. Dlatego, że prawdopodobnie wrócę do pracy, ale zdalnej. Uznałam, że najwygodniej będzie, jeśli ten żłobek będzie blisko domu. Najpierw Gloria była 2 dni na pół godziny. Dziś jest pierwszy dzień, że zostanie 45 minut, ale dziś też najbardziej wiedziała, że mam zamiar ją zostawić z ciocią. I tak nie najchętniej dziś szła, chociaż nie było tragedii. No, ale tak sobie. Na szczęście tam leciała muzyka, dzieci tańczyły, więc myślę, że ona szybciutko zapomni o tym pożegnaniu jakby, ponieważ no, ona lubi tańczyć. Chciałam Wam powiedzieć, jak już tak siedzę, zaraz, kurczę, wczoraj miałam dzień gotowania, taki Hausfrau. Hausfrau? Tak się to nazywa? Pani domu? Nie wiem, nie ważne. Wczoraj gotowałam sporo. Ugotowałam żurek, grochówkę, czyli dwie zupy i sos boloński zrobiłam. Dzisiaj chcę zrobić z niego lasagne. Pokażę Wam efekty mojej pracy. Ja wczoraj nie nagrywam. Mogę Wam pokazać dzisiaj. Też nie chcę przegadać tego czasu, ale chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz ciekawą, bo wczoraj włączyłam sobie wywiad z Magda Mołek z Małgorzatą Rozenek i tak fajny wywiad, polecam posłuchać. I tak sobie właśnie pomyślałam, że zazwyczaj jestem, zwłaszcza w tym okresie w moim życiu, w którym jestem, czyli z roczniakiem. No, to jest taki okres, w którym nie jest łatwo mi przynajmniej. No. No ale jakby nie wchodząc w szczegóły, jakby zawsze szukam takiego zrozumienia w drugiej osobie, że jestem umęczona jakby. A tutaj ciekawe, bo pani Małgorzata Rozenek właśnie ona mówi, że jej się chce, że ona fantastycznie się czuje i że jakby musi tłumaczyć ludziom, że jej się chce i jakby przepraszać za to. To jest, powiem Wam, że to jest ciekawe, bo jakby nie myślałam o tym z tej strony, a jednak rzeczywiście tacy ludzie, którym się rzeczywiście chce i są, wiecie, pokazują okres z życia z małym dzieckiem, który dla wielu ludzi jest ciężki, pokazują jako taki, no nie widać po pani Małgosi, żeby była jakaś umęczona tym okresem, zresztą ona o tym mówi, że nie jest. No to myślę, że wielu kobietom trudno w to uwierzyć i ona dlatego mówi, że musi się jakby tłumaczyć z tego, że jej się chce schudnąć, że jej się chce ćwiczyć, że jakby ona nikomu nie narzuca, ale że jakby czuje presję z drugiej strony, czyli że ludzie mają problem z tym, że jej się po prostu chce i że odnosi jakieś tam sukcesy. Takie te babeczki. W teorii masa krówkowa powinna być w środku. Ja powiem Wam, że ja nie byłam przy nich, kiedy piekli te babeczki. Nie wiem, jak ją umieścili, ale w teorii, w przepisie nalewacie łyżeczkę ciasta babeczkowego, następnie łyżeczkę masy krówkowej i znowu łyżeczkę ciasta babeczkowego i wtedy ta masa jest jakby w środku. Ja nie wiem, jak oni ją dali, że ta masa jest tak, chyba na górę ją musieli dać.
ale jest pyszne. Jest pyszne. To jakby masa krówkowa, ilość masy i ilość ciasta się zgadza, więc w ogóle też fajnie wyglądają, bo jak masa jest w środku, czasem wypłynie, czasem nie wypłynie, ale ogólnie babeczki wyglądają tak bardzo zwyczajnie. A tutaj jak ta masa jest z góry, to bardziej tak zachęcają, żeby sięgnąć, bo widać, że to nie jest taka, wiecie, sucha buła, tylko coś tu się zadziało. No pyszne. Tak się prezentują zapasy mam. Akurat to są 2 słoiki żurku i 4 słoiki zupy grochowej. Bardzo dawno nie gotowałam grochówki, a bardzo lubię zupę grochową. Więc tak. Tutaj ta paciaja taka niezbyt atrakcyjna, to jest sos boloński, który jest naprawdę pyszny. Gotował się wczoraj kilka godzin i tam weszła prawie butelka wina. W ogóle udało mi się, ale nie mam butelki niestety, ale udało mi się kupić fajne wino, wytrawne, mołdawskie. Dobra cena i no zresztą te wina mołdawskie, gruzińskie, one są w dobrej cenie. No i też super smak. I zaraz właśnie ten sos dodam do lasagne. Tu jest mieszanka mięsa wołowego i wieprzowego. I co? No i muszę zrobić jeszcze ten beszamel, bo do lasagne potrzebny jest beszamel. Dobra, biorę się do roboty. Chodź, żłobiak. Tak? Jesteś tam? A masz guza. Co? Że za chwilę będziemy to jedzenie robić, nie teraz. Jest charakter tutaj, chodź.
Słuchajcie, w ogóle chciałam wam polecić ten makaron do lasagne. To jest zupełnie inny makaron niż te takie, wiecie, standardowe. Nie ma takiej opcji, że on się wam nie ugotuje w tym sosie. Także, no, odkąd go odkryłam, to tylko jego używam i w ogóle tych plastrów tu jest bardzo dużo. Jak widzicie, zrobiłam dwie porcje. Inny faktor, tutaj miałam już pudełko, gdzie wcześniej robiłam lasagne i zostało jeszcze na jedną jak nic. Jak na, nie, na dwie może nawet. Albo jedno mi pół bardziej, no. W ogóle myślę, żeby odgruzować dziś balkon. W ogóle zdechły nam patyczaki. Świerczy zjadł modliszkę i drugą modliszkę też. Chyba, ja to może wam mówię. A myszkę wypuściliśmy w tym tygodniu. Mam nadzieję, że jej kot nie zjadł. Trochę szkoda myszki. No ale będzie jej lepiej na trawce niż w terrarium. Kurczę, powiem wam, że masakra. Zdarłam, ale to jest taka wierzchnia warstwa, a tutaj, proszę, odwracam się. Gloria zrobiła plażę, ale to nic. Ups, wlazłam do plaży. Ale słuchajcie, plażę sobie szybko, myślę, ogarnę. Myślałam, że ogarnę ten balkon, ale trochę zaczęło padać. Zrobiłam tak z grubsza, o Jezu, ale tam był taki gęsty. Jak dzieci kiedyś przyniosły śnieg do domu, to właśnie to samo było. To jest taki jakiś smog, który był w śniegu, stawił się i przykleił się do balkonu. Takie tłuste, gęste i brudne. Ale mam to z głowy. Następnym razem to już sobie tak szybko, jeszcze mi się, jakby to głupio nie brzmiało, marzy mi się, żeby okna umyć. Taka piękna lasagna wyszła. To jest akurat, to nie będzie dla nas. Ta zostaje, a tutaj jest nasza, też piękna. Właśnie nie wiem, czy już ją kroić, czy nie. Już troszkę odpoczęła. Uwaga, uwaga, będzie. Patrzcie, jaka piękna. Pyszna jest lasagna. Jestem bardzo zdolna. Jest bardzo kaloryczna. Nie wiem, ile ma kalorii, ale dużo. Jeszcze ser się ciągnie. Chciałabym wam wysłać przez ekran kawałek. Niestety lasagna to dość dużo roboty. Znaczy, tak naprawdę jeśli się ją robi przez dwa dni, tak jak ja ją robię, czyli w jeden dzień robię sos, a w drugi dzień całą resztę, to szybko. Bo ten sos się po prostu musi pieścić. Znaczy zależy jak to robi, albo jak tak się długo dusi. Jeszcze sobie wezmę drugi kawałek. Słuchajcie, korzystając z tego, że dziewczyny się kąpią, zrobię sobie maseczkę, bo ona się mi niedługo przeterminuje. To jest maseczka w płaszcie z węglem. Zobaczymy. I ma bąbelkować. Możesz już, Laura, śpiewać. Ja skończyłam. Patrz. Co to? Maseczka. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Ciekawe, że się mnie Gloria wystraszy.
Bu! Zobaczymy teraz. Bu! Gdzie to jest Baba Jaga? Mhm. Z Baba Jagi to nie wyglądają. No nie wiem, to kim jestem? Jesteś... Dziada Jagą? Dziada Jagą. Jelaką? No, powiem wam, że ja mam chyba za duży nos na te koreańskie maseczki. Bo mi zawsze brakuje tego paska. Chociaż w sumie to jest wycięte z kółka, więc nie da się zrobić dłuższego nosa. Tak za bardzo. Słuchajcie, muszę to zdjąć, w ogóle ja płaczę. Ale chyba minęło już 10 minut.